Placówki bankowe ostatnio troszkę się nam zmieniają, tak jak zmieniają się nam potrzeby klientów. Na swojej prezentacji pokazywałem hierarchię potrzeb psychologa pana Abrahama Maslowa i tak troszeczkę zażartowałem, pokazałem, że pojawiają się kolejne potrzeby, nawet ważniejsze czasem niż te fizjologiczne, takie jak szybki dostęp do internetu i to widać generalnie na ulicy, prawda? Gdzie ludzie korzystają ze smartfonów praktycznie wszędzie, o każdej porze. I tak też zmieniają się potrzeby klientów bankowych. To znaczy oni są przyzwyczajeni w tej chwili, chcieliby korzystać z usług finansowych w dowolnym miejscu, nie tylko w placówce bankowej, ale no w zasadzie gdziekolwiek. Z kolei no, placówki bankowe jakby zniknąć nie znikną, bo cały czas gdzieś jest potrzeba przy pewnych rodzajach usług finansowych komunikować się bezpośrednio z człowiekiem, zdobyć poradę odnośnie kredytu chociażby i zmieniają się w związku z tym też wymagania wobec takich placówek. Czyli z jednej strony banki mają presję jakby na zmniejszanie liczby placówek, bo tutaj klienci korzystają z nich troszkę rzadziej. Z drugiej strony cały czas jest potrzeba ich utrzymania, ale być może trzeba zmienić na przykład miejsce, gdzie taka placówka się znajduje. Rodzajów takich placówek w tej chwili jest troszeczkę więcej niż kiedyś, bo mamy nie tylko takie placówki typowe, flagowe, ale pojawia się też pojęcie sklepów bankowych, czyli takich lekkich placówek bankowych, które mogą się pojawić prawie gdziekolwiek i oferować pewien być może ograniczony zakres usług. Pojawiają się też placówki takie mobilne, tak? Mamy przykłady jeżdżących wpłatomatów, mamy przykłady placówek w ogóle działających w formie ciężarówki jeżdżącej po mniejszych miejscowościach na przykład. No i pojawia się też teraz taka ciekawa idea, która jakby została zainspirowana przez wypowiedź banku RBS, Royal Bank of Scotland, gdy w zeszłym roku stwierdzili, że ich najbardziej używaną placówką bankową, najbardziej obleganą jest pociąg o godzinie 7:01 z Reading do Londynu, gdzie po prostu codziennie między 7 a 8 rano 167 tysięcy ich klientów używa bankowości mobilnej. No i tu można by się zastanowić, czy skoro tak jest, że ludzie mają wtedy czas, a oczekują jakby bliskości banku de facto, łatwości korzystania z tych usług finansowych, skoro zdarza się, że centra handlowe organizują wręcz autokary, autobusy jeżdżące jako normalny transport publiczny po to, żeby dowozić klientów do swojego biznesu de facto, no być może pojawi się też pomysł, żeby placówkę bankową umieścić w pociągu, prawda? Czy przedział, czy może cały wagon nawet, w którym ludzie jadąc do pracy, nie wiem, chociażby z Łodzi do Warszawy, spędzając tam trochę czasu, niespecjalnie produktywnie, być może będą chcieli wtedy z takich usług skorzystać. Więc jakby w tej chwili tak naprawdę wyobraźnia tylko działów biznesu banku ogranicza potencjał rozwoju, jakby jeśli chodzi o placówki bankowe. No ważne jest jakby, żeby zderzyć ze sobą te dwa problemy, czyli z jednej strony ograniczenie liczby stałych placówek, zmieniające się potrzeby klientów, z drugiej strony nowe potrzeby, jeśli chodzi o placówki mobilne. No i dobrze jest, żeby infrastruktura IT również do tego dostosować, bo fakt faktem, że spadająca liczba placówek w tej chwili powoduje też pewną presję na koszty w bankach, jeśli chodzi o utrzymanie sieci placówek. Coś podobnego występowało na rynku telekomunikacyjnym, kiedy po roku 2000 też zaczęło się poszukiwanie oszczędności, nowych dostawców rozwiązań, tak żeby jakby pogodzić istnienie firmy i dostosować warunki jej prowadzenia do zmieniających się warunków na zewnątrz. No i podobną sytuację obserwujemy teraz na rynku finansowym. W Hiszpanii czy we Włoszech ta sytuacja zaczęła się wcześniej. Liczba placówek zaczęła spadać już po roku 2009 i tam też właśnie realizowaliśmy na przykład pierwsze projekty, jeśli chodzi o sieć, obsługę sieci placówek bankowych, na przykład dla banku Santander w Niemczech czy w Hiszpanii kilka tysięcy urządzeń zostało dostarczonych, czy dla najstarszego banku świata Monte di Paschi di Siena, gdzie też dostarczyliśmy 3,5 tysiąca routerów właśnie do placówek.
No w tej chwili w Polsce też już obserwujemy właśnie taki trend w postaci poszukiwania alternatywnych dostawców i na przykład realizujemy w tym momencie dosłownie wdrożenie około 2000 urządzeń dla jednego z największych banków w Polsce.